W internecie dużo jest sytuacji takich na pierwszy rzut oka kuriozalnych, które mogą się nam przydarzyć w trakcie urlopu, również w trakcie robienia selfie. Taki jeden z ostatnich głośnych przypadków to pan, który w San Diego w Stanach Zjednoczonych próbował sobie zrobić selfie z grzechotnikiem i kosztowało go to 5 dni hospitalizacji i powrotu do zdrowia i 150 tysięcy dolarów kosztu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że mogą się przydarzyć niespodziewane wypadki również podczas robienia selfie. I mogą to być tak prozaiczne historie, jak stąpnięcie na stopień, na przykład w trakcie zwiedzania zabytków, który był uszkodzony, no i jakby może się skończyć kontuzją. Może się również tak zdarzyć, że będziemy mieć niefajne sytuacje związane ze sprzętem, bądź naszym, ponieważ się uszkodzi, na przykład aparat fotograficzny, bądź też możemy uszkodzić czyjś sprzęt, a jak wiemy, sprzęty potrafią wiele kosztować, nawet kilka tysięcy złotych. Przed wyjazdem powinniśmy pamiętać o tym, aby się ubezpieczyć i zabrać ze sobą polisę turystyczną. Warto, żeby ta polisa chroniła nas nie tylko od kosztów leczenia, warto również ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Dobrze ubezpieczyć się sprzęt sportowy bądź bagaż podróżny. No i te przysłowiowe nasze aparaty, kamery, z którymi wyjeżdżamy.